Hejos, jestem Jarek. Wbijajcie suba z dzwoneczkiem, wbijajcie koma, wbijajcie lajka na kanał Blegopso. Dzisiaj co? Dzisiaj przygotowania do sprzedaży skutera. Tem wiadomość od widza, że jutro chcę przyjechać. No, trochę to potrwało, ale już jestem. Słuchajcie, napisał widz, że przyjeżdża po skuter ten nasz rozebrany ten. Ale klakson to na pewno ma dobry. Akumulatora nie ma. Ale jakie sety ma. Nie no, sety ma mega. Można by powiedzieć, że sportowe. Uderzony BMW-ką. Chcę go kupić. Dokładnie nie wiem, no po prostu napisał, że przyjedzie i zaoferował jakieś tam pieniądze i zobaczymy. Ładnie go postawiłem, żeby tak nie leżał. Zaraz inaczej wygląda. No robi wrażenie po prostu. Robi wrażenie. Czy kupi, czy nie. Mówi, że musi przyjechać go zobaczyć. Jest skuter nasz. Dużo części nie zabraliśmy z niego. Wentyle, moduł zapłonowy, linki nie ma, fajkę chyba też sobie pożyczyliśmy. A jaka świeca fajna, krzywa, ale numer. No trochę kabelków, trochę plastików było potrzebne. No co, no generalnie jest zarejestrowany. Tylko nie ma przeglądu IOC. No coś tu było. Już spawane. Być może, że po prostu jakiś projekt ten widz ma, by chciał coś stworzyć z tego. Patrzcie, olej. Czyli jeszcze, patrz, jeszcze by żył. A dlaczego tutaj, co to się porobiło, panie? Ale ma komprechę, ma komprechę. Słyszycie to? No licznika no to nie wykorzysta. Lampki połamane. Rama może mu się przydać. Zresztą no od tego strzała no to co tam no. Nic mu się nie stało tak za bardzo. Tu się wyrwał amor. Nie. To jest wszystko masywne, to tylko osłonka była. Sprężyna cała. Chciałem Danielowi go sprzedać, no ale Daniel nie zdecydował się, mówi, że ma za mało czasu. Ale dobra, no zobaczymy. Zobaczymy jutro. Jutro jak przyjadą, no to być może nagram odcinek z tego. A tak to naprawdę powiem wam, no za każdym razem jak coś robimy czy przy Mopliku, czy nawet przy nawet w moim dragsterze jest kawał blaszki właśnie z tego skutera, bo potrzebowałem domocowania, zaraz wam pokażę. Skąd tą blaszkę tu wyrzuciłem? Chyba stąd wziąłem. Nie wiem, czy to było mocowanie tablicy rejestracyjnej albo coś, ale ja nawet do dragstera wziąłem. Parę śrubek wziąłem od niego też do dragstera. Tomek do tego Niemca, do tego Adli swojego skutera też dużo rzeczy zabrał. Ja nawet plastik tu od niego wziąłem do zespawania, wiecie, i do mocowania. Czyli w dragsterze są dwie rzeczy, zaraz wam pokażę. No to słuchajcie, no to ja już stąd idę, pokażę wam w dragsterze, co tam zrobiłem, co wziąłem, jakie części właśnie z tego skutera. No ale chociaż ten to jest prosty, tutaj na lagach może by to wymienić do tego Adli. Bo tam to się już nic nie zrobi. O kurde. Może go umyję, żeby lepiej wyglądał, co? Nie no, widz wie, że to na dworzu stoi cały czas. Nawet widok gumy nie spalił. No stąd wyrwałem kawałek plastiku, czy stąd tutaj było mocowanie. Dobra, pokażę wam w dragsterze.
tutaj jest, patrzcie, część tego skutera chińskiego, wziąłem kawałek blaszki. Ten błotnik tak strasznie latał, bo nie ma tutaj obudowy filtra. I tutaj było jeszcze mocowanie właśnie tego też dodatkowe błotnika. No ale że tego nie założyliśmy, bo już nie ma filtra powietrza, tego oryginalnego, no to po prostu to latało, nie, przy odpaleniu, a teraz jest to właśnie na takim czymś zrobione. No trochę, patrzcie, już lakier mi poschodził. Tu Kuba obtarł, znaczy ja sam tutaj oparłem manetkę od poskwarny 65 Kuby na postoju, bo Kuba nie ma stopki. Cały czas w Dragsterze nie jest zrobiona ten wyciek, nie jest zrobiony ten wyciek tego Borygo. Tomek, jego inwalida tutaj stoi, nie zrobił, nie miał czasu, żeby zrobić. Tu ciężko dostać do RTZ 250 Kuby dystansę. Tomek szukał już ponad miesiąc, nie znalazł na taki rozstaw śrub. Są większe, na tego nie ma. O, tu patrzcie, Kuba ma robotę, musi umyć Husqvarnę. Aha, a tak w ogóle TZ wszystko w porządku, a z Husqvarny cały czas wycieka paliło, nie wiemy dlaczego. Kajo w dobrej formie, jak zawsze. Wkrótce wystawiamy go i będziemy jeździć. Tomek nauka jazdy na bocznych. Beta, no to petition, to super, cały czas super, na slickach jeszcze trochę będę jeździł, no i trwiam. No co, no chciałem wam powiedzieć, że wbijajcie na nutę, mamy nową nutę na kanale, tylko ja i dwa kółka, teledysk też jest, co jeszcze, wbijajcie na sklep, na kupsel, wbijajcie na sklep blegopso.kupsel.pl po bluzy. Muszę zrobić bleg ekipy, bluzy zapomniałem, obiecałem, ale zapomniałem, nie było czasu, żeby zrobić projekt, ale obrobię się z robotą i zrobię taki projekt, co jeszcze? No wbijajcie na live'a. Kask Moretti jest do zgarnięcia, w niedzielę o 21:00 live będzie. A co, my w sobotę lecimy na Godziembę, tam będziemy upalać. Także kto chce wlepy, kto chce plakat, kalendarz, to niech wbija. No i co, czekamy na klienta jutro po skutero, sprzedajemy skutero.